Siemka, z tej strony Prosołt, a to jest kolejny odcinek z Serious Sam HD, drugie starcie. Jak sami pamiętacie, zakończyliśmy sobie Miasto Bogów. Teraz będziemy się brać za wężowe ogrody, czyli Serpent Yards. Ogólnie od razu wam mówię, że postanowiłem zrobić Seriousa Samem tak, że ja nie będę się witać ani... znaczy teraz to się przywitałem, tak? Ale chodzi mi, że na przykład jak będzie druga część tego poziomu, czy tam trzecia, nie wiem, już nie pamiętam jak bardzo długi był ten poziom. Więc ja po prostu, jakby był następny odcinek, to się nie przywitam, bo ja będę to nagrywać ciągiem cały czas. Więc to będzie jedno długie nagranie i ja sobie to po prostu jakoś podzielę, więc... tak to sobie właśnie będę ogarniać, bo... Z Miastem Bogów to tak było. Miałem zrobić w końcu trzy części, a powstały dwie. Właśnie przez te ścinki. Takie. No, że się nie nagrywało po prostu. Dobra, ale znowu wylądowaliśmy w części Tentuhaquana, gdzie księżycowa piramida żyje. Słońce i księżyc grają inną ważną rolę w życiu cywilizacji Majów. Chyba tak. Dobra, słuchajcie, ja nie będę tego czytać. Mamy po prostu znaleźć piramidę Księżyca i zabrać stamtąd sekret. To chyba był święty. Świętą rzecz położoną w tym miejscu. O Jezu, widzieliście to? Dzień dobry. Dobra, tak właśnie się zaczynają te wężowe ogrody. Tutaj mamy, o. Ogółem dopiero zauważyłem, że właśnie mi, jak sprawdzałem to czegoś mi tutaj brakowało. I odnośnie była taka właśnie mapa, gdzie nas prowadziła, że o, jesteś tutaj. Jesteś coraz bliżej celu, nie? Właśnie tego nie było. Znaczy teraz tego nie ma. We mnie strzelało. I tam jest szmaciarz. Byli tutaj? Kiedyś? Ta, byli. Pamiętam to trochę. Dobra, czym w Auschwitz szmaty. Badaj. Dobra, tutaj mam pociski. Karabinu. Secret ammo has been collected. Życie nie mogę zebrać, ale zbiorę sobie na pewno amunicję. I ten jeden armor. Jak pamiętacie w poprzedniej części... Aha! Patrzcie, jak ja wziąłem ten armor, to strzeliło. Chcę zniszczyć? Nie mogę, lol. Elo. Dobra, szybowicie rekrutami to ja też. Kurde, oni nie padają tak na raz. Aha. Auć. Był chyba gdzieś jeszcze trzeci, bo chyba były trzy kule. Chyba. Chyba, że gdzieś tutaj. Już nie. No, że pomimo tego, że gram w grę, którą się zagrywałem praktycznie cały czas, powiem wam, że i tak w ten remake strasznie inaczej mi się gra. Nie wiem czemu. Kompletnie mam inne odczucia. Czy może to przez tą grafikę, sam nie wiem. O, tutaj też
są takie malutkie wspomnienia. Siołem jest. Przepróbuję przeładowywać, wiecie, przyzwyczajenie z innych gier. A tutaj, jak dobrze pamiętacie, w Seriosie samie się nie przeładowywuje. Ale ogółem czekajcie. Ja zaraz ja sprawdzę coś i zaraz wracam. Okej, jestem już z powrotem. Podgłośniłem sobie troszeczkę mikrofon, bo czasami właśnie jak podgłaśniam mikrofon, to się desynchronizuje wideo. What? Aha. Coś tu jest sekret. O Jezu. O Jezu. Dwóch. Co się mam działo? LOL, nie padł? Na hita zawsze padał. Tu mam ogólnie już kolejną budkę telefoniczną. Serpent Snake. Wężowy wąż? What? Okej. Wąż. Wąż z dwoma głowami reprezentujący bóstwo księżyca X-Chel. Pilnuje bramy do piramidy słońca. A dalej to już nie wiem, co tu pisze. Mam kolejną budkę telefoniczną. Oczywiście wciąż to, nie wiem, odbiornik jest niezremasterowany. Więc chyba, że tak miało być. Ja nie wiem. Typ, jakiś typ się podrabiał pod sama. Dobra, jak dobrze pamiętacie, to my... Kajcie. Ała! Bio! Ale szmaty, nawet tu wchodzą. Nawet im się udaje. No, sio! Z wami. Nie wiecie co, ja zejdę z tego podestu. Bo oni wtedy mogą mi robić plecy praktycznie z każdej strony. O Jezu, ten jak wyskoczył w ogóle, nie? Co stąd? Proszę roboty. To jest pora na działo. Czekajcie tylko sobie. O Jezu! Jak niszczą te drzewa, to dźwięk jest strasznie głośny. Dobra. No już dziękujemy. O
Kurde, jestem już ostrzeliwany przez jakieś kule. Dobra, serious damage. Szkoda, że zabrałem go tak późno, no ale cóż. To zbiorę. A, i oczywiście dostałem. No, szujo, właśnie gdzie... Tu gdzieś słyszałem. Nie wiedziałem gdzie. Nie masz, Mato? O, matko. O, saving. Powiem wam, żeby się laserki przydały. Dobra. Poszło wszystko ok. O Jezu, tu były byczory. Dobra, wiesz co? Z lunetem cię szybko pokonam. Ja zapamiętam, to było przesrane. Ej, ale one były bite przez ten promień. Tyle to jeszcze pamiętam, no bez przesady. The Widow skill. Dziękuję. O, jeez. Nie to! O nie, idź stąd. Dobra. Masz, ma to łap. Też łap. O, kula armatnie. To nieźle. Ta gra czasem jest serio taka absurdalna, nie? Ej, co uciekasz do ciepłych krajów? Chodź tu! No! Czysty Widow's skill, nie? Force field. This force field doesn't look too Mayan to me. Myślę, że mental zrobił to, aby nas zatrzymać. Abyśmy nie doszli do tego miejsca. Jak pamiętacie, mental jest naszym celem, bo on ogólnie jest chyba odpowiedzialny za tą całą, że tak powiem, inwazję. Mogę to chyba nazwać inwazją, nie? Chyba tak. Oh my god.
No, kolego. Łap. Czekajcie. Sobie pocisnę snajperką. Mam ochotę sobie snajpić troszeczkę. Wiedziałem, że tu jesteś, szmato.